Dzień dobry, moje misie kolorowe, witam was w kolejnym odcinku z GeoGuessera. Słuchajcie, skille nam rosną w tym GeoGuesserze, znaczy wiedza tak naprawdę o świecie. To całkiem zabawne, co mówię. Natomiast postanowiliśmy, że dzisiaj zrobimy challenge, który zrobiliśmy już jakiś czas temu, natomiast on nie był w duelu. Teraz zrobimy w duelu. Mówiąc krótko, możemy się obracać, możemy zoomować, nie możemy się poruszać na całym świecie. Lecimy z tematem. Dzień dobry, Kulfonku. To będzie szeroko zakrojony odcinek na skalę światową. Dzień dobry. Tak jest. Także mamy tutaj już pokazuje, że bez ruchu, ale panoramowanie dozwolone, powiększanie dozwolone. Diverse World Duel. Rozpocznij grę. No i zobaczymy. Zobaczymy. O kurna. Czemu ty tak wyglądasz? Czemu nie wiem dziewczynką? Właśnie. Nie wiem czemu jestem dziewczynką i to w czapeczce. Czapce w pierdzielce. Na moje to będą te okolice. Nie te. Te okolice. Też mogę bardziej tu. O, tu jest miejscowość, o nie. O, ty dzwon! Tam były żółte znaki. Nie pomyśl, w ogóle nie zwróciłem uwagi na to. Kurde, no. Dobra. Jezus, co to jest za czcionka? What the heck? Ajajajajajajaj. Mam pomysł, ale... Kompletnie, co? Mam pomysł, ale chyba by mi pasowało najbardziej gdzieś te okolice tutaj. I kurde, a co tam? Kompletnie, takie... Ni to tureckie, ni to greckie, ni to cholera wie jakie. Nie wiem czemu, ale tutaj by mi pasowało. Tu, kurde, tu, nie wiem, nie... A, żeś ty, a byłem w Jordanie zaznaczony, no. W ogóle, co? To był Izrael? Ale nie, dobra, wstyd na cały świat w ogóle, nie? Tak. Kurde, ja byłem bliżej zaznaczony, no i... Jest! O, trafiłeś bliżej. Tym razem to ja byłem bliżej. No widziałem, że Skandynawia, ale aha, nie widziałem... to nie, mi to zaleciało kompletnie Europą, nie? Totalnie no, Europą. Skandynawia to ta Europa, nie? No ale taką, wiesz, tą centralną bardziej. Sztyw, dzwon, że tu... Nic, zero podpowiedzi, nie? Ani słońca. Oż ty, kurde. Gdybym znał znaki, to bym wiedział. Głupki, ja bym znał, też bym wiedział, ale... Ja pierdykam. Znaczy, no dobra. Tutaj gdzieś? No nie mam bladego pojęcia w ogóle, nie? Znaczy to mi kompletnie na nic nie... Dobra, to jest jedyny mój strzał, jaki mi przychodzi do głowy w tym momencie. Ale to... Nie, nic nie wymyślę, naprawdę. Albo tutaj, no, gdzie... Ale myśleliśmy podobnie, widzę, no. A nawet ja trochę gorzej, ale... Znaczy, po prostu wyglądała mi to na alpejskie klimaty, tak, ale tak, faktycznie tak. Islandia, w ogóle nie wpadłem na to, że Islandia też ma takie góry przecież, nie? O Jezus. O Jezus, nie. Tu, ale to... No tylko gdzie, nie? Też czekaj, chyba, że tu. Nie, to bardziej tu. Chociaż kurde. Czekaj.
Dobra, jest tu, okej, okay, to raczej bym postawił. Dobra, to jest tylko leczenie, no zaryzykuję. Aha, dobra. O, och, Kenia. Ale z początku myślałem, że ich tam te brazylijskie rejony bardziej, a to nie, ale... to ja, że Afryka to spoko, to byłem pewien, ale, tylko... Ale potem właśnie... Mwahimi było napisane, więc... No, to... Aha. Co? Dobra, nie. Dobra, widzę, okej. Tu. Chociaż kraj zgadnie, Marcin. Kurde, przecież... ja się mogę się w tym momencie wrypać totalnie. Ale zaryzykuję. 61 km od celu byłem. 61 km od celu byłem. O kurde. Ale... 61 km na... To mówię, dobra, to jest Argentyna. Klik, gdziekolwiek w Argentynie. Ała. O kurde, jaki comeback. Jak oj. Mi lutnął. No to byłem, ja obstawiałem gdzieś siebie, bo tak mi zabrzmiało, ty wiesz, te Hiszpanię, Portugalię, tudzież Meksyk, nie? I tak, te klimaty, ale... Ten baran tam namalowany na tym... Cudny jest. Nie wymyślę niczego tutaj chyba, albo poczekam jeszcze chwilę. Kurde. Dobra, wiesz co? Tu mnie możesz pozamiatać już na pierwszym strzale, ale ja niczego innego nie wymyślę, po prostu... Poleciałem bardzo stereotypowo, no nie powiem, że nie, no i tyle, no i... Te rejony. No, tutaj. Senegal tam się nie domyślił, ale wiedziałem, że blisko równika po prostu, nie? No bo to... Zobaczyłem szlaczki, wiesz, potem i tak się trochę mnie to zgubiło i tak sobie myślę, coś tu nie tego jest, nie? Czy ja... Czekaj. Dobra. No, nie ma innego, znaczy no... Też nie, kurde, to będzie... Tu będzie to, to będzie to, to będzie to. Nie, dobra, byłem w tym kraju. Oś ty w życiu! Kompletnie mi to japońsko nie leżało, bardziej takie UK'e właśnie, szczególnie... Na moście, jakbyś się mocno przybliżył, były krzaczki. Tak? Oj, tak. Oj, to ich nie zauważyłem kompletnie. Co? Tak mi tu, ale... Dobra, okej, okay. Tylko teraz tak. To są... Dobra, bo wiem co to za kraj już. Tylko, że... Okej. Okay. Okej. Okay. Czyli to może być... Dobra, bo to może być wszystko tak naprawdę, więc strzelę się w środek. Środek tej części, bo ta część to na pewno nie jest, więc to będzie ta część. Ja ale coś nie czuję, wiem. Że w tym momencie leżę i kwiczę, nie? Nie wiem, czy góra, czy dół. A to było... A jednak trochę bardziej z prawo, no. Czyli dobrze myślałem o tej Turcji, ale trochę się bałem w nią strzelić, nie? Nie, dobra, Słuchajcie, pierwsza runda to była rozgrzewkowa, teraz już idzie lepiej, okej? Okay? O, świetnie. Tak, mówiłeś coś. No mam pomysł, co to może być. Ja od razu się zaznaczę, że to będą te rejony tutaj. Więc ja się zaznaczę tutaj. Bo to będzie ten rejon tu. To będzie tu. Jeszcze może być to, teoretycznie czysto, ale raczej to będzie ten rejon.
więc zaznaczyłem się w środek rejonu. Okej. Okay. No ja się dalej próbuję tymi dziwnymi ślaczkami sugerować i... No i byliśmy... Okay. Kto? Ach, ja byłem dalej. Ale mówiłem, że to będzie ten rejon, to byłem prawie pewien, nie? Regeneracja, powiadacie, tak? Tak jest. Dobrze. Tomko time, on super. Czekaj! Tu jest, nie? No. Czekaj, bo w tym momencie dobra. Skupiałem, nie? Nie mogłem znaleźć po prostu. Gdzie jest ze strony Dubaj? Zjednoczonych Emiratach Arabskich. Ale... To jest tylko leczenie. Tutaj. No właśnie mi na leczeniu akurat mocno zależało, bo ja widzę. Aj. Oż ty. Aha, dobra. Oj. Ty, no to jest kurde. Houston, mamy problem. Okej. No mam problem. Dobra. Ja nie też nie żebym trafił, nie? Ale... Czy w Tajlandii się jeździ po lewej stronie? Kurwa, w Indonezji! Byłem zaznaczony na początku w Indonezję! Czy też są rupie? Byłem w Indonezji zaznaczony na początek, przełączyłem się potem na Tajlandię. Bez sensu! Byłem dokładnie tam zaznaczony nawet w tej Indonezji, no. Ja nie wiem, co mi się z tymi rupiami uwaliło, że to... Ale dlaczegoś ty właśnie tak szybko, jak jeszcze trzeba było pomyśleć, no? No bo mi się wydawało, że tam, że rupie, to są, wiesz, te rejony... No, nieważne. Nie. Ja się tylko pomiędzy Tunezją w sumie, a Jezus, no dobra, tylko gdzie teraz dokładnie, co? No dobra, no nie ma co chyba. To jeszcze nie był koniec? No jak dałem drugą rundę kolejną. A! Bo mi się dopiero teraz pokazało coś tam, że rejon, o! Jesteś w grze? A! No. Chyba byłem bliżej nawet, tak, minimalnie. No to też zobaczyłeś sala bankietowa, tak? Tak, znaczy ogólnie, że Polska, to ja nawet po znaczku, wiesz, rowera na słupie rozpoznałem, tylko... Wiesz, zrobiło jakiś region game po prostu i tak rozumiem. Skupiałem, czy się stanęło się, nie? No. Od razu powiem ci tak, to najprawdopodobniej nie są Niemcy. Nie, na pewno nie, bo nie te ulice, nie? To właśnie, bo nie jest strasa. Gatan, nie? Tylko Gatan, tak. Ale te kurde... No, czy tylko pytanie, czy to jest bardziej Austria, Szwajcaria, czy... Dobra, ja wiem, co to jest. Oj, to przecież to będzie w tę stronę. To gdzieś tutaj będzie. Możesz ten, bo ja się strzeliłem pomiędzy dwa kraje, bo to będzie jeden z tych dwóch krajów. To będzie albo to, albo to. Kurde, Dobra, zaryzykuję tej Finlandii jednak. Cholera, no jednak to była Szwecja. A ja myślałem, że będzie Belgia albo Holandia. Też mi to przeszło przez myśl, ale ja potem zobaczyłem znowu te cholerne żółte znaki. Że to są żółte znaki. Nie pamiętam, czy one są też... A to przeważnie Finlandia, Szwecja, nie? O kurde. Wszystko ładnie, pięknie, ale... Okej. No właśnie tak. Ja nie mam bladego pojęcia! Nic tu więcej nie wyknie. Chociaż kurde... Tutaj gdzieś bardziej... Próbuję tutaj bardziej.
szczerze, to możesz w jednym tym mnie zagrać. Widziałem ruch lewostronny. Ja też którego... widziałem ruch lewostronny. I... W Wielkiej Brytanii nie, bo widziałem dziwną nazwę. Eunsenaunsea, czy coś w tym stylu. I wiesz, mnie zmyliło to, że słońce trochę było, tak jakby bardziej na... Nie, było na północy. Tak? Aha, to może. Tylko teraz czekaj, bo nie strzelaj za szybko. Ja wiem, że wiesz, co to jest za kraj, ale kurde, nie wiem. Pomyśleć. No dobra, to jak nie wiesz, to ja się od razu ale stawiam, że to się jest... Ale się domyślam. To będzie to. Czy te R może być Turcja? Nie wiem. Nie. Może? Nie. No Turcja, no to jest Turcja, no. No widziałem, widzę kropkę TR po prostu, nie? Ale... Tylko, że właśnie zastanawiałem się, czy to... Kurde, no jednak Ankara. Bo te miasta, oni mają w Turcji bardzo podobne do siebie, tak? Ale zresztą powiem ci, że one są mocno, wiesz, w stylu europejskim też, bo w Warszawie bardzo podobnie też wyglądają te miasta. Mhm, świetnie. Świetnie. Nie powiedzieć, że Polska, ale... No nie. Mhm. Kurde, a tutaj to nie, kompletnie nie wiem, gdzie tu możemy być. Ja też, ale wiesz co, mam jedyny pomysł, jaki mi przychodzi do głowy, to jest to i te rejony tu. Nic innego nie wymyślę. To jest chyba też ruch nie jest lewostronny ruch. Jest prawostronny i wydaje mi się, że końcówka tego niebieskiego znaku, która wystaje spod stopu. No, ale znowu nie są, chyba że to Norwegia. Są Włochy. A, to jest Włochy, a. Ale to Albania. Była Grecja. Albania. Nie, Albania, no dobra. Ale no tak klimatem, tak gdzieś jak... No, to regeneracja była tylko, więc spoko. No. Ale to mi nic nie było w stanie podpowiedzieć, nie na moją wiedzę. O kurwa, tam mi nic nie było w stanie podpowiedzieć? To może być zarówno Afryka, to może być Australia i to może być Ameryka Południowa. Ale obstawię Afrykę. Ewentualnie mogłoby. Obstawię Argentynę. Tutaj. Kurwa jednak. Ja pierdzielę, ale byłeś blisko. 4 km. Auto ze snorkelem. Ze snorkelem bodajże w Kenii głównie występuje właśnie. Dawaj jeszcze jedną rundę. Tylko tym wygrałem, nie? Ajajajajaj. A ja też byłem w Afryce zaznaczony na początku i bym pewnie tak nie wdupił, ale no... Nie byłem w stanie rozróżnić, nie? Widziałem tylko, że to jest południowa półkula, no, ale... No mówię, mnie tylko auto Google'a po prostu stegowało, że właśnie z tym... Fucken. Okej, pomyślałbym, że... Pierwsze moje skojarzenie, ale... Ja też mam pierwsze skojarzenie, o, natomiast... O nie, to nie będzie ten Tanzania. To nie, ja moim zdaniem... Nie wiem, czemu pierwsze skojarzenie Tanzania, nie? To będzie tu, albo tu, ale zaznaczę się chyba tu i to jest mój strzał. A potem się wytłumaczę dlaczego. Znaczy się widzę krzaczki, nie? Więc... Ale kurde, to skórzyście tu jest. Mhm. Wiesz, co jest najśmieszniejsze? Że powiedziałem, że to jest Indonezja, a Japonia. I generalnie klimat mi bardziej się skojarzył właśnie z tym miejscem, natomiast widziałem ruch lewostronny. Bo te znaki były po lewej stronie. A nie zwróciłem uwagi na to. No dobra, wiadomo, z czym to się od razu kojarzy. No i chyba nie wymyślę nic więcej, tylko od razu zaznaczam się. Tylko gdzie? Dobra, powiedzmy, że tutaj. Nie wiem, który region zupełnie, ale to może być też tutaj. Bo na pewno nie góra. To będzie tutaj. No jednak bardziej góra. Bliżej, no. Czyli jednak bardziej góra. Ale ciężko było to stwierdzić, szczerze powiedziawszy, bez ruszania się. No tak, tam się nic praktycznie nie działo. Mm-hmm.
Nie, tu. Albo tu. Ale bliżej tu. Kurna, nie wiem. W tym momencie nie skopię. Nie skopię? To patrzcie, niemieckie są te. Nie wiem czemu skojarzyłem w ogóle, że wiesz, te koty tam to Lwów, ale ta żółto taka ten, nie? Polska była. Nie, Czechy. Czechy. Co ty dajesz? O! Ja myślałem, że Węgry. Bardziej Rumunia, coś w tym stylu, ale... Znaczy mi ten czarny orzeł na żółtym tle tak bardziej niemiecko zaleciał, nie? O, jaki ładny różowy samochodzik. Faktycznie. No i teraz to jest problem. Czemu? No bo... Ponoć Niemców nie ma na Google Mapsach, znaczy tak? na tym tym, no. Znaczy się tak, bo oni mają jakąś tam taką politykę, że mogą powiedzieć, że nie i... Dobra, no ale jest, no przecież no jest jak byk. Nie tak mocno asekuracyjnie strzelę. No ale jest jak byk. Co? Masz odpowiedź, jak byk. Masz kilka odpowiedzi na tym. Nie. No, na balkonach wiszą flagi. Na balkonach wisiały flagi niemieckie wszędzie. Flagi Berlina? W sensie? Znaczy niemieckie, a z tego co słyszałem, aha, tylko Berlin jest na tych mapach. Aha. Tylko, aha. Ale a ja tak właśnie z tego co nie przy Austrii strzeliłem, nie? Bo w razie czego? No. Mówisz od razu? No, tylko leczenie nic więcej nie wymyśla, nie? Urugwaj czy Argentyna? Nie no, un nie! Un Mexico tam było napisane. To na nie przeczytałem tego zupełnie. No, więc nie szukałem dokładnie po prostu. No trudno się mówi. Szkoda, że to tylko leczonko. Ale trochę nadrobiłem, oj. Okej. Dobra, mam. Tylko gdzie to teraz jest? Dobra, mam. I to będzie tutaj. Dobra, jedziemy. Wow, że aż tak masz? Tak. Aż tak. Musisz się teraz dobrze strzelić. Oh, fuck! Musisz się dobrze strzelić teraz, bo inaczej... Czekaj! Nie, co? Czemu tam była flaga Stanów Zjednoczonych? No bo ktoś lubił Stany Zjednoczone, ale była flaga Gany i jeszcze napis Gana. Ajaj, tego nie znalazłem. No jak byk, flaga Gany i jeszcze napis Gana no, taki... Mnie ta flaga Stanów zmyliła kompletnie na koniec. Nie byłem też, wiesz, w Afryce zaznaczony, ale... co i nagle takie... The fuck, nie? Ej, dobra, koniec końców, ostatecznie nie jest z nami tak źle. Natomiast, no te początki to była tragedia. No nic, ja wam dziękuję serdecznie za obejrzenie tego materiału. Komentujcie, subskrybujcie, lajkujcie. Pamiętajcie, że chodzi tylko i wyłącznie o wstrzelenie się kurna w Argentynie 60 km od celu. I do następnego odcinka, trzymajcie się. Cześć. Na razie, bajo. Ale płaczek tutaj nam, no.